Na tym kanale przewijały się naprawdę przeróżne, przedziwne rzeczy, ale jak kloca kocham, czegoś takiego jeszcze tutaj nie mieliśmy i sam się boję tej recenzji, ale sprawdźmy, czy w ogóle to fajne. Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś spotykamy się, no właśnie, nawet nie wiem jak to nazwać, ale słuchajcie, w wszelakiego rodzaju serwisach, typu, no już nie... Ale AliExpress, czy no na Temu jeszcze nie sprawdzałem, pojawia nam się coś takiego i ba, jest to opisywane normalnie jako klocki. Jako gdzieś tam elementy jakieś tam, akurat tu nie mamy, bo tu mamy tylko chińskie napisy, ale no tak jak mówię, gdzieś to jest opisywane w ten sposób. Widzimy nawet, że jest tam zalążek instrukcji. Ja nie powiem, ja te elementy kupiłem dawno, jeszcze przed tą chwilową przerwą na kanale. No i dziś sprawdzimy, czy w ogóle da się tym jakkolwiek bawić, czy w ogóle cokolwiek da się z tym robić, bo ja powiem szczerze, wątpię. Wysypujemy sobie teraz to wszystko, żeby dostać się do tej instrukcji. By nie było, to są naprawdę jakieś groszowe sprawy. Ja tutaj za te elementy dałem, nie wiem, w sensie nie pamiętam, bo to naprawdę było w latach, ale myślę, że byłbym w stanie, jak siebie znam, dać 5, 6, nie więcej niż 10 zł. Mają rozmach, skup. Mamy instrukcję, już jest mocno, co to w ogóle, targane, jak kartka zeszytu, wiecie, tak już wyrywane, no bo spójrzcie na ten tutaj targany bok, jak to brutalnie zostało zrobione. Mamy jakąś prezentację, co można z tym robić, ale bardziej jest to prezentacja na zasadzie hej, zainspiruj się, niż konkretna instrukcja, no bo oczywiście wiem, że jak my patrząc z takiego możemy wiedzieć, jak to zbudować, nie wiem. Druga strona troszkę szkoda, no bo można było coś tam zrobić, ale faktycznie no mocno chałupniczo wygląda to jeszcze wytarganie tutaj złożenie i to wszystko. Brak jakiegokolwiek nazwy, jakiegokolwiek logotypu, nawet najprostszej instrukcji poza, na przykład mówię, pokazaniem marchewkowego mostu czy czegoś takiego. Już patrzymy, jak to się ma, moi mili. Jeżeli chodzi o jakość tego, nie jest źle. W sensie nie jest taki plasticzek, że faktycznie gdzieś tam się w łapach połamie. Na wszystkich tych występuje jakaś literka, albo to jest D, albo nutka może, nie wiem, tu mamy R na przykład, tu mamy N, gdzieś indziej mamy jeszcze, spójrzcie, no właśnie, A. Eł jak? Co? Oczywiście, że nie będę teraz wam jechał całym alfabetem, ale chcę zobaczyć, jakie są jeszcze inne. Mamy do wyboru również trójkąciki i kółeczka, czyli możemy sobie kibelek oznaczyć nawet we własnym domu, ile mamy taką możliwość. Mamy i X-y, który może być X-em albo w sumie krzyżykiem, X-em. Raczej jest krzyżykiem. No i ten. No i moi mili, co my z tego możemy zrobić? By nie było, ja to oczywiście otwarłem z wami na żywo, bo powiem szczerze, ja sobie nie do końca wyobrażam, co my byśmy mogli z tym zrobić. W sensie, okej, okay, kumam, że to jest duże wyzwanie dla Just Imagine. Sprawdźmy więc, jak to się w ogóle łączy. Okej, okay, wchodzi gładziuteńko do każdej tej. Nawet jak tym rzucamy, widzimy, nic się z tym nie dzieje. Okej, okay, no to nie jest źle. No i teraz wchodzimy na najwyższy poziom, czyli właśnie Just Imagine, co my z tym możemy zrobić. Co to może być? Bólem tych klocków oczywiście jest to, że nie możemy na przykład łączyć ich w ten sposób. Bólem nie bólem, z drugiej strony jest to dość duże faktycznie wtedy wyzwanie dla naszej fantazji. Dobra, spróbujmy zrobić auto. Ja więc tutaj będę do was gaworzył podczas próby budowania auta i jednocześnie będę je oceniał. Powiem szczerze, podeszłam do tych klocków faktycznie trochę na zasadzie, no rzeźnia, no my z tym przecież nic nie zrobimy i tak dalej. Z drugiej strony, im dłużej na to patrzę, nie chcę mówić, że zaczynam coś w tym dostrzegać, bo absolutnie, no dobra, zaczynam coś w tym dostrzegać. Mianowicie, co zaczynam w tym dostrzegać? Zaczynam w tym dostrzegać faktycznie dość duże wyzwanie dla naszej wyobraźni, no bo wiecie, nie sztuką jest dostać zwykłe, standardowe klocki, czy to Lego, czy jak na tym kanale jakiekolwiek inne, no bo tutaj już stereotypowo możemy sobie pobudować. Z drugiej strony możemy dostać właśnie takie klocki jak te tutaj i to wtedy faktycznie robi się wyzwaniem dla naszego mózgu, szczególnie mózgu takiego dzieciaka, który gdzieś to dorwał i nagle musi się wykazać i nie, że rzuca tym i mówi, nie da się z tego budować. Uwaga, będzie pokazane. Nie da się z tego budować. Serio się nie da budować, to się rozleciało. Nie no, pojedyncze trzymają się dobrze, ale jak się tym rzuca, nie rzucajcie tym. No to wiecie, tutaj chodzi o to, że faktycznie ten dzieciak jak coś takiego dostanie,
zadanie i dostanie od nas zadanie, by coś z tego budować i to faktycznie do tego się przyłoży, no to gdzieś ta kreatywność, gdzieś ta wyobraźnia może być tutaj faktycznie, no, dobrze rozbudowana, tak samo jak i, powiedzmy, ten zestaw, więc nie chcę mówić, ale zaczynam w tym jakiś sens dostrzegać. Sens jednak tego wszystkiego będzie bardziej taki, o, mamy już kółka, spójrzcie, ej, naprawdę coś z tego może być. Sens tutaj mimo wszystko, tak jak mówię, jest bardziej taki, by podszkolić swoją wyobraźnię. Karoserię spróbujmy zrobić może czerwoną, bo moim prywatnym zdaniem konstrukcje z tego, oczywiście mogę się mylić, nie będą jakoś popisowo piękne, popisowo ładne, prawda? No bo wiadomo, gdy faktycznie zestawimy je jakoś z klockami Lego czy z innymi klockami, no to tutaj faktycznie będzie to mocno odstępowało. Gdy budujemy, no niestety to się już potrafi bardziej rozwalić, czyli mówię, pojedynczo trzymają się dobrze, gdy budujemy je bardziej, to już gdzieś tam powoli się sypie. Tutaj powinna być, no właśnie, widzicie, co zaczyna się dziać. Oczywiście, im więcej pewnie tych elementów ze sobą poszczepiamy, tym trzyma się to bardziej, ale no jak widzicie, ja tutaj mam średnio taką możliwość. Szyba to nie będzie. Musimy powoli przechodzić w dach, ale skończyły mi się czerwone. Nie, jeszcze mam tutaj jeden czerwony. No właśnie, ten mi tu uparcie odpada. O, widzicie. Zaczyna dziać się faktycznie źle. No... przy większej ilości, ja naprawdę szczepiam je mocno, więc to nie jest tak, że ja tutaj czegoś nie doczepiam, nie szczepiam wystarczająco, nie, szczepiam to naprawdę w miarę mocno, na tyle, ile się da, a to i tak już przy jakichś tam bardziej brawurowych tych konstrukcjach potrafi odpadać. No i moi drodzy, moje auto prezentuje się tak, w ten sposób. I co tutaj dużo gadać? Powiem szczerze, okej. Żeby być uczciwym, nie buduje się z tego jakoś przyjemnie, fajnie i tak dalej. Ba, jestem wręcz przekonany, że te literki no średnio można wykorzystać, no bo wiecie, gdybyśmy budowali w sposób taki, no to wiadomo, nie? Ale gdy budujemy tak, no to jak to też do końca odczytać, no nie bardzo bym powiedział, więc te literki bardziej są tak, okej, fajnie, że są oczywiście, gorzej jakby ich nie było, bo tutaj coś się dzieje, można coś z tym faktycznie śmiesznego porobić. Natomiast, no tak jak mówię, słuchajcie, żeby być w pełni uczciwym, nie będą to klocki, które odmienią gdzieś tam wasze życie, to na pewno nie, ale mogą je trochę urozmaicić, bo w sensie nie wciągniecie się raczej w niej, nie będziecie tylko z nich budowali. Chciałbym kogoś poznać, kto na przykład żyje w sensie zbudowania tych elementów, tych klocków i mówi, wow, to jest w ogóle mega super czad i niczego takiego fajnego nie budowałem. Fajne rozwinięcie wyobraźni czymś niestereotypowym. Natomiast bardziej zabawka na chwilę niż na to, żeby do nich wracać raz na weekend, raz na jakiś czas. Można coś takiego kupić, mówię, jako taki challenge na przykład na weekend, hej, w ten weekend buduję sobie tylko z tego i rozwiń wyobraźni, pokaż mi, jak coś budujesz i tak dalej, i gdzieś to naprawdę trzeba przestawić to trochę swoje myślenie na inne tory, by w ten sposób budować. Natomiast budowanie z tego ani fajne, ani przyjemne, w sensie, no możemy się zaskoczyć sami, jak wpadamy na pewne rzeczy. Sam się zaskoczyłem nawet, że takie autko zbudowałem, natomiast no tak średnio bym powiedział, tak średnio. Nie wiem, jaką konstrukcję musiałbym zbudować, żeby się pochwalić tym na półce, że jest przepięknie i tak dalej, a biorąc pod uwagę, jak jednak to się potrafi rozpadać w locie i no to chyba bym nawet tego nie zbudował, więc ciężko sobie to wyobrazić. Fajna ciekawostka, ale nic więcej. Można kupić za tą dychę, żeby czy to dzieciak, czy to my, gdzieś tam sobie ten challenge, gdzieś to rozwinięcie wyobraźni i wyjście poza strefę komfortu, okej, ale raczej, żeby budować na tym całe życie i cały system swoich klocków i mówię, wracać do tego co weekend, raczej nie. Ciężko mi temu wystawić więc jednoznaczną ocenę, bo mimo wszystko byłoby, raczej byłoby to 3-4 na 10, ale jest to absolutnie krzywdząca ocena, bo tak jak mówię, nie można tego traktować jako zwykły klocków, którym się będziemy bawić, tylko jedynie ciekawostkę na chwilę. Jednocześnie może wartą spróbowania, bo jednak ta własna wyobraźnia tutaj może na tym zyskać? Strasznie mi się ciężko ocenić ten produkt. Ale dobra, żeby nie było 4 na 10, ciekawostka do pobawienia się 2 godziny i do kosza, niestety. Tak bym to ocenił. Ale może twierdzicie, że warto? Ja myślę, że mimo wszystko warto. Mimo wszystko myślę też, że warto sprawdzić inne filmy na moim kanale, bo tych było pełno. Chociaż tam raczej standardowe klocki są bardziej pokazywane niż coś takiego. Ale wow, w ogóle co to? No, masakra. Ciężka recenzja, strasznie ciężka. Dzięki, że byliście na niej ze mną, bo było mi przez to łatwiej. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmikach. Bye!